Zdrowia, szczególnie dla sędziów Sądu Najwyższego, tak jak w Polsce, tak jak i w Ameryce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, teraz w gazetach, w telewizji, w radiu i na internecie największa sprawa w Ameryce, no to jest ta kretyńska próba wywalenia prezydenta Trumpa, wybranego przez 60 milionów obywateli. No i to cały kongres demokratyczny, to jedyne, co robi w swoim życiu, no to walczy właśnie z prezydentem, żeby go po prostu unieruchomić. No ale jest dużo innych rzeczy dziejących się w Ameryce, między innymi no, obrady, czy posiedzenia, czy wyroki Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy, no to jest poważna sprawa. Teraz jest dwóch nowych ludzi, Neil Gorsuch i Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh, no to kiedy on miał być zaprzysięgany, no to sfabrykowano przeciwko niemu bardzo poważne zarzuty sprzed tam 35-40 lat. Jakieś takie potwory wychodziły z moczarów, no i tłumaczyły, czy mówiły, że żonie gwałcił, czy molestował, czy upijał, czy dorzucał narkotyków. Kompletnie wszystko było sfabrykowane. No i w zasadzie to fałszywe świadectwo było składane, krzywo przysięstwo było składane, no ale nikt nic nie zrobił. Demokraci, socjaliści klaszczą za próbę zniszczenia człowieka, a sprawiedliwość po prostu stoi ślepa. No i właśnie ich dwóch, czyli na dziewięć osób w Sądzie Najwyższym, no to są konserwatywni. No i teraz są najróżniejsze sprawy, ale jest między innymi taka sprawa, że jest dom pogrzebowy. No i tam facet, który pracował jako facet przez długie lata, w pewnym momencie doszedł do wniosku, że jest kobietą, no i chciał pracować i robić dokładnie to samo, co robił. No a on, nie wiem, czy on tam balsamował te zwłoki, czy tylko robił zorganizowanie tych pogrzebów. W każdym bądź razie miał do czynienia z rodzinami tych zmarłych. No i dom pogrzebowy mu podziękował. No i jak mu podziękował, no to oczywiście jako zboczeniec, jako homoseksualista, jako transwestyta zdenerwował się i doszedł do wniosku, że został zwolniony przez to, że jest inny, tak? Że jest inny, a dyskryminacja przeciwko innym w Ameryce jest zabroniona. No konkretnie to jest 1964 rok i to jest akt praw obywatelskich, cywilnych. No ale tutaj zaczyna być kwestia litery prawa względem interpretacji prawa najpierw przez prawników, którzy podpuszczają tego zmieszanego transwestytę, no i sądów niższej instancji, która też w zasadzie sędziowie nie wiedzą, co mówią, no bo ten tytuł siódmy z 64 roku, no to w zasadzie on, litera prawa mówi, że nie można dyskryminować, no i nie można dyskryminować ze względu na rasę człowieka, no oczywiście kolor, no kolor w znaczeniu skóry, czyli biały, czarny, brązowy, żółty i czerwony, tak? No to już się tak się nie mówi tymi kolorami, no ale to taka tradycyjna jest, no jeżeli się mówi, że jest biały, to dlaczego można nie powiedzieć żółty, tak? No, czy czerwony. No a to tak wyszło, powiedzenie biały, no to nie jest rasistowskie, ale powiedzenie czerwony, żółty, brązowy czy czarny, to już jest rasistowskie. No, idiotyzm lewactwa, tak? Pewne słowa gestapo pilnuje, pewnych słów nie pilnuje. No i to są te kolory. Jedne są dopuszczalne, drugie nie. No ale w każdym razie rasa, kolor skóry, religia, płeć, no oraz naród pochodzenia, no czyli czy nationality, national origin, czyli tam, gdzie
w jakim państwie, w jakim narodzie się ktoś urodził. No i tam nigdzie nie jest napisane, że dotyczy to homoseksualistów, czy dotyczy to transwestytów, czyli ludzi, którzy lubią się przebierać, no i czasami sobie amputują swoje genitalia, czasami sobie nie amputują, czasami sobie dorabiają ekstra dziurki, które i tak dzieci nie urodzą, no ale to już jest inna kwestia. W każdym razie ten człowiek, który tyle lat pracował, poczuł się kobietą, poczuł się poszkodowany. No i teraz sędziowie patrzą na, normalni sędziowie, no to patrzą na literę prawa, czytają, mówią tak, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to, to nie jest to. No ale na przykład Elena Kagan, czyli Żydówka, jej pradziadkowie przyjechali z Rosji do Ameryki, ona urodziła się w latach 60. w Nowym Jorku, no taki można powiedzieć baba chłop, nigdy nie wyszła za mąż, nigdy nie wyszła za żonę. No część ludzi mówi, że w zasadzie ona bardziej jest w kierunku, żeby mieć żonę niż męża, no ale to mówią, że to są złośliwe pogłoski, no ale to patrząc na jej zachowanie i na tą walkę właśnie o tych najróżniejsze odchylenia seksualne, no to wygląda na to, że ona po prostu poszła w prawo po to, żeby zostać sędzią, żeby po prostu popierać swoich ludzi. Czyli tak jak w 1963 roku amerykańska grupa psychiatrów zdecydowała, że homoseksualizm nie jest chorobą psychiczną, to na 11 w tej radzie psychiatrów czterech właśnie było homoseksualistami, czyli tak samo od środka spenetrowali instytucję państwową, żeby wprowadzić to na całą resztę społeczeństwa. To rozłożenie, to rozłożenie, bo Ameryka długie, długie lata, no i do tej pory też jeszcze sporo, to jest w zasadzie tak jak i w Polsce, Bóg, honor i ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość, no i tradycja, czyli naród. Ale to się wszystko rozwala od środka. No i Lena Kagan to na zasadzie mówi, że ta płeć to tak nie do końca jest powiedziane, że płeć no to może być kobieta, to może być mężczyzna może być kobieta, że w zasadzie płeć no to nie jest płeć, tylko to są preferencje płciowe. No i ona mówi, że jeżeli pracodawca by wywalił kobietę, która się spotyka w pracy z kobietą, no to a nie wywaliłby faceta, który się spotyka z kobietą, czyli znaczy, że to jest dyskryminacja bazowana na preferencjach seksualnych, a nie płci samej w sobie. No to takie hipotetyczne kretyństwa, jak prawnicze, tak, to każdy normalny człowiek po prostu popuka się w głowę i powie, że to nie ma sensu. No ale ta Elena Kagan, ona stara się wyciągnąć z tej piątki konserwatystów kogoś na te lewackie, na te liberalne, na te socjalistyczne spojrzenie na świat, te homoseksualne. No i wygląda na to, że bardzo często, że może jej się udać, nawet z Gorsuchem. Jeżeli tak popatrzymy, Na czym było bazowane, było to zwolnienie, tak? No bo ten pracodawca, no to mówi bardzo prosto, tak? Przyszedł pracować facet niech sobie pracuje. Także tu nie ma kwestii płci, bo jeżeli by zwolnili, powiedzmy, jego jako faceta, no to on faktycznie byłby chroniony pod tym aktem 7 64 roku, no ale jeżeli zamienił płeć, udaje, że zamieniał płeć, czy też swoje seksualne orientacje pokazuje w pracy, no to politycy
Nikt o zdrowym zmysłach nie wyobrażał sobie 55 lat temu, że dojdzie do takich idiotyzmów, tak jak jest dzisiaj. Tak, że oni w zasadzie kopną z powrotem tą sprawę do niższej instancji. I smutne czy straszne to jest to, że właśnie te sędziowie, czy powiedzmy system sądowniczy jest przekonany, że może odchodzić od tej litery prawa, no i sobie pójść na interpretację tych liter na tym, co oni uważają, że jest stosowne. No oczywiście, że to jest jedno wielkie kretyństwo i nie jest to, co jest rozłączenie prawodawcy, władza wykonawcza i sądownicza. Sądownicza no to musi pilnować tego, żeby patrzeć, czy prawo ustalone jest spełniane, czy nie. Jeżeli kretyni sędziowie zaczynają się bawić w to, że oni są prawodawcami i tak samo jak prawo interpretacja należy do nich, no to jest, można powiedzieć,